jeżeli mogę znaleźć dwa takie pozytywne czynniki w całej tej sytuacji, to pierwsze, wracając do kwestii pracowniczych, wydaje mi się, że ta trudna sytuacja, która nas jako pracodawców, jak i naszych pracowników dotknęła, ale jednocześnie stwarza szansę na długofalową relację opartą o wspólne korzyści. Tak? Czyli nie ma jednostronności, szczególnie w ostatnich latach po stronie pracowników sektora usług mieliśmy taką, powiedzmy, dyktat pracowniczy wręcz, bo rąk do pracy było dużo mniej. Przez ostatnie lata oczywiście staraliśmy się to wypełnić importem pracowników z Ukrainy. Natomiast to był duży, duży problem. Wydaje mi się, że to przejście przez tak trudną wspólną próbę spowoduje to, że na wiele lat potencjalnie takie relacje między pracownikiem i pracodawcą zostaną w pozytywnym stopniu ukształtowane. To pierwszy taki element, a drugi tak już z takiego rynku lokalnego, hotelarskiego. Myślę, że sama ta kwestia pewnie jakichś takich zaburzeń zagranicznych zawsze powodowała ukierunkowanie Polaków ku polskiemu hotelarstwu. A dlaczego? Dlatego, że nagle, ja to zawsze tłumaczę kolegom i koleżankom w Anglii, jako tak zwany proces rediscovery of Poland, gdzie po prostu nie mogąc jechać za granicę, Polacy na nowo odkrywają, że mamy piękne miejsca i w tych miejscach chcą wypoczywać, do tych miejsc jechać, a w takich miejscach też znajdują się hotele. Także to jedyny pozytywny element też związany z tą pandemią.